Siema widzowie, witam was w piątym odcinku z naszej serii z tajemnic i ciekawostek z gry Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Powoli kończą nam się ciekawostki, nie wiem czy to dobrze czy to niedobrze, ale gdybym miał powiedzieć co cenię w tych odcinkach najbardziej, powiedziałbym, że widzów. Widzów, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem. Słowa, które słyszeliście przed chwilą, pochodzą oczywiście z filmu Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Otis, mój skryba. Czyli facet od skrybania. Chwała Imhotepowi. Jak to jest być skrybą? Dobrze? A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I dziękuję życiu. Dziękuję mu. Życie to śpiew. Życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz, skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste, to umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję maszyny, a jutro, kto wie, dlaczego by nie, oddam się pracy społecznej i będę od choćby sadzić dosyć marchew. A w Kronikach Myrtany znajdziemy do nich nawiązanie, kiedy zapytamy Bejnarda, jak to jest być katem. Jak to jest być katem? Dobrze? Moim zdaniem nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w tej pracy najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, gdy sobie nie radziłem. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia u innych. Ja miałem szczęście, ponieważ je znalazłem. Wielu ludzi pyta mnie, jak ja to robię? Skąd czerpię tę radość? Odpowiedź jest prosta. To umiłowanie życia, wiedza o tym, że jeden fałszywy ruch może na mnie zmarnować. Dzięki temu mogę z dnia na dzień zmienić swój tryb. I tak, jak kiedyś ścinałem ścierwo, tak teraz mogę zmienić zawód i zostać tym, no, drwalem. Kiedy gra nie chce, abyśmy gdzieś byli, często dzieją się różne dziwne rzeczy. Kiedy popłyniemy za daleko, wyłączy nam się silnik, a nasz statek utonie. Samolot spadnie, a rekin będzie miał zaspokojony brzuszek. W Kronikach Myrtany rekin cię nie zje, ale za to staniemy się posiłkiem dla całej rodzinki potworów. Jakimś cudem przeżyłem to spotkanie z potworami. Muszę się napić. Udamy się może do burdelu. Mroczne tajemnice? Oczywiście ta nazwa Mroczne tajemnice to nawiązanie do jednej z największych modyfikacji do gry Gothic. Czwarta ciekawostka jest o Kasparze i oczywistym nawiązaniu do Gandalfa. Hej ty, a co to za nocne pokazy? O, dobry wieczór. To takie tam... Nic groźnego, proszę mi wierzyć. Poza tym, nawet jakbym coś podpalił, to przecież zaraz obok mieszkają magowie. Opanowaliby sytuację. Chodzi o to, że od zawsze chciałem zostać magiem. Od dzieciństwa. Odkąd do miasta przyjechał jeden i pokazywał dzieciom różne sztuczki. Strzelał takimi różnymi gwiazdkami w powietrze. Dym z jego fajki układał się w różne kształty. I jeszcze miał taki fajny szpiczasty kapelusz. Nie patrz tak, wiem, że tutejsi magowie nie noszą kapeluszy. On był z bardzo daleka. Mówił, że zgubił się w poszukiwaniu jakiegoś złodzieja, czy tam włamywacza. Do rzeczy proszę. Ostatnio kupiłem sobie takie zwoje u wędrownego handlarza. Trochę się nimi pobawiłem i odkryłem, że nie idzie mi z nimi tak źle. Wyobrażasz sobie? Tyle lat marzeń, snów, a tu proszę, faktycznie potrafię się nimi posługiwać. Tak, widziałem, szło ci wyśmienicie. Oj, szczegóły dopieszczę u magów, kiedy już mnie przyjmą do siebie. Właśnie dlatego tu stoję. Może dzięki temu zauważą drzemiący we mnie potencjał. Śmiem twierdzić, że w nocy magowie śpią i nie wypatrują potencjału wśród przypadkowych ludzi. Przedostatnia ciekawostka jest to o mnie. Nawiązanie do Boga. Losusa, kiedy losował mi ciężkość mojego życia. Oj,
Trudne, trudne się wylosowało. A przy okazji też jest do klocucha to nawiązanie. Oj, trudne, trudne się wylosowało. No i co? To by było dzisiaj na tyle. Dzięki wielkie, zostawcie lajka i suba. Widzimy się w następnym odcinku z tajemnic i ciekawostek, albo z innej serii. Muszę już iść. Trzymaj głowę na karku, chłopcze. To takie nasze małe zawodowe powiedzenie. Nieważne.